Flegmatyk natomiast jest zawsze trochę problem, jeżeli bierzemy go jako sprzedawcę, bo on działa bardzo wolno. Ta jego wolność nie wychodzi z tego, że tak jak melancholik jest on, myśli nad szczegółami, tylko flegmatyk sobie myśli, a jakby to tak zrobić, żeby nic nie zrobić, a było zrobione. I to jest taka zadziwiająca postać. Jedną z takich ciekawszych historii, którą słyszałem autentycznych o flegmatyku, było takie, jak żona kazała mężowi iść do ogródka i spielić. Mówi, masz tutaj haczkę, jest sobota, ty po prostu, to nie jest taki bardzo duży kawałek, ale sobie tam pójdziesz i sobie tam zrobisz. On mówi, ale wiesz co, jest sobota, ładna taka pogoda, no tak jak dzisiaj pewnie. No, dlaczego ja mam to robić? Ona mówi, idź, zrób. I tak go namawiała, w końcu mówi, no dobra, nie ma wyboru. Żona kazała, idę. Ona za jakiś czas sprawdza, a on siedzi sobie na takim krzesełku w środku tej grządki, którą miał wyplewić. Siedzi i tą haczką sobie tak pyk, 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 pyk. I ona tak się patrzy, dziwią, co robisz? No, to co kazałaś. Ale mówi, ale czemu siedzisz? No bo wiesz, stwierdziłem, że tak, że jak będę siedział i zrobię w tym miejscu, które dosięgam, to później przeniosę krzesło, usiądę i będę dalej robił następne. I cel został zrealizowany, tak? Natomiast zrobił to swoim sposobem. Bardzo wolnym sposobem i sposobem, w którym on przynajmniej miał nadzieję, że się no, nie napoci, chociaż pewnie też się trzeba przy tym napocić. Ale generalnie taka jest charakterystyczna też rzecz dla flegmatyków, co powoduje, co jest coś ciekawe, bo często można mówić, a to jaki pożytek z takiego flegmatyka? Ale bardzo często właśnie flegmatycy mogą dojść do ciekawych rozwiązań, związanych właśnie z pewnego rodzaju innowacyjnością. Taką jedną z rzeczy, którą często się opowiada, więc być może powtórzę coś, co już słyszeliście, że kiedyś w jakiejś fabryce pasty do zębów, tak, był taki problem, że one szły po taśmie, tak, i niektóre pasty nie były napełniane tym środkiem. I to był wielki problem, bo one gdzieś szły do sprzedaży i były jakieś tam zwroty i tego było sporo, więc jakaś tam fabryka wydała bardzo wiele kasy na takie czujniki, że jak one szły, to taki był czujnik, który zaznaczał, ważył to jednocześnie i powodował, że w momencie, jak szła taka taśma i czujnik włączało się, że jest za mała waga, to włączał się sygnał i dany człowiek, który przy tym pracował, musiał po prostu tam, nie wiem, zepchnąć, tak, czy gdzieś zabrać tam w inne miejsce. Tą pastę. Bardzo wiele na to pieniędzy poświęcono, ale któregoś razu przyszedł tam do tej fabryki flegmatyk, tak? Flegmatyk, który po prostu strasznie go to męczyło, że co jakiś czas był ten sygnał, a on musiał przejść te kilka metrów, więc wpadł na taki pomysł, jakby to zrobić, żeby tak nie było, więc wziął taką dmuchawę, bo wiecie, taki wiatraczek, postawił w tym miejscu na największą szybkość i było tak, że kiedy jechały te pasty i któraś była po prostu mniej ważyła, to automatycznie ten wiatr ją spychał na dół. Więc on już nie musiał podchodzić. Kilka złotych, a kilka tysięcy wydać na technologię. Ale mówię o tym, że bardzo często flegmatyków się bierze, że to są tacy, a bo on nie chce robić, bo tak dalej. Spójrzmy kreatywnie na to, co on może zrobić. Proszę. Tak. Tak, to jest prawda, bo oni w ten sposób się uczą i tak jak w tych dwóch przykładach, które mówiłem, oni znajdują, no może to nie wszystkie były dobre przykłady, ten pierwszy szczególnie z tym krzesłem i tą motyką, ale oni są w stanie zazwyczaj znaleźć też jakieś rozwiązania, które są mniej męczące. I bardzo często to są właśnie świetne rozwiązania. Oni nie myślą tak jak melancholik nad tym, to się łączy z tym, to połączy z tym, to z tym, to z tym. Nie, on mówi, nie, jak mi się nie chce pracować. To jest jego motyw, tak? Ale okazuje się, że dla ludzkości ten motyw jest bardzo ważny, ponieważ flegmatycy podobno stanowią większość na Ziemi.